Obama, jego wizytę, to jest takie zwrócenie się w kierunku Europy, pokazanie nowej twarzy amerykańskiej dyplomacji po tych takich latach, no powiedzmy, raczej bardziej chłodnych relacji transatlantyckich. Barack Obama de facto był już dwa razy w Pradze, ale to, że w tej chwili przedsięwziął tygodniową podróż europejską, to jesteśmy z tego zadowoleni. Mamy wiele wspólnych tematów do omówienia. Promocja demokracji w całym sąsiedztwie Unii Europejskiej. Współpracujemy i na Białorusi, i w Tunezji, i w Libii. Polsko-amerykańskie inwestycje gospodarcze, a więc możliwość i porozumienia co do energetyki jądrowej, ale przede wszystkim poszukiwania gazu łupkowego. No i wreszcie twarde bezpieczeństwo. To nie tylko tarcza, umowę podpisałem, ale teraz już została ratyfikowana, ale także możliwość po raz pierwszy stacjonowania na stałe sił amerykańskich w Polsce. O to zabiegały kolejne rządy, a my najpierw podpisaliśmy umowę o statusie wojsk amerykańskich w Polsce, a teraz one faktycznie do nas przybędą.